Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Wiesław. I to drugi odcinek z Yesterday Origins. Mam nadzieję, że pierwszy Wam się spodobał. Mam nadzieję, że przyszliście dlatego, że wciągnęła Was fabuła wcześniejszego odcinka. Jeśli tak, to szykujcie się na kolejną dawkę ciekawych przygód, ponieważ jak sami widzicie, stanowczo zmieniliśmy czasy naszego pobytu. Jesteśmy w teraźniejszości, jesteśmy we współczesności. W dodatku w Paryżu, jak możecie zauważyć przez okno, widnieje wieża Eiffla. Jest najprawdopodobniej poranek, nie wierzę, żeby to był wieczór, skoro dopiero co wstaliśmy. No chyba, że jesteśmy po ostrej wiksie i przespaliśmy cały dzień. No i zobaczymy, będziemy próbować dociekać, dlaczego tak na dobrą sprawę jesteśmy tutaj, a nie w średniowieczu, nie kontynuujemy naszej przygody. Zobaczymy. Zapraszam i miłej zabawy. Na początku odbierzemy wiadomość z naszego telefonu, która właśnie przyszła i widzieliśmy to w filmiku wstęp, w takim, no wiecie o co chodzi, we wstępie. Światło sygnalizuje nadchodzącą wiadomość, tę wiadomość, twoją wiadomość, takie trochę mroczne, ale zobaczymy o co tu chodzi. Wygląda jak Samsung, nie? Mi się zdaje, że to jest Samsung. To wiadomość wideo, którą codziennie dostajesz od samego siebie. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś kolejny ten samomotywacyjny ten bullshit, nie? Jesteś zwycięzcą! Jesteś zwycięzcą. I ty też jesteś zwycięzcą. Nie, tak nie. Jeśli masz skarę jak ten, nie jesteś zwycięzcą. Więc pozwól mi cię wprowadzić. Jesteś więcej niż 500 lat. W 1501, priest Hines de Ordunia made you go through an alchemic transmutation, which makes you come back to life again each time you die. But when you resurrect, your body returns to the age and state that it was in when you first died, but you lose your memory. Oh shit. Thus, the email and this video. 3 years ago, your girlfriend Pauline was transmuted too. When she dies, she comes back to life just like you, but with an advantage. She doesn't lose her memory. Look for her. Start here. In the meantime, if you want to know more about your past, visit this page. JohnYesterday.com. No to ciekawe. Ciekawe, kto przemienił w ogóle Pauline, skoro nas przemienił tamten ziomek, ale w 1501 roku. To ciekawe, kto przemienił ją. Może my. Może my ją przemieniliśmy. Ciekawe, zaraz zobaczymy. Jakaś erotic scenę. Dobra. John? Yes. Are you awake? No. Twoja kolej, Pauline. Dobra. Mamy tu kilka rzeczy, w które możemy kliknąć. Suszarka. Dobra suszarka, ale ta mniejsza jest poręczniejsza w czasie podróży. Bardzo długich podróży. Again? Postanowiłaś w sposób radykalny, że nie będziesz wieść tego życia z twarzą pełną zmarszczek. Proponuję kremy. Zmarszczki. Tu coś mamy? Mamy prawdopodobnie jakiś dezodorant. No i mamy drugą suszarkę, pewnie ta poręczniejsza w czasie długich podróży, ale... Czy my gdzieś jedziemy? I kremo, no i cudownie, no i mamy krem, będziemy mogli sobie, kurde, ogarnąć zmarszczki, może będzie gicik. Czy my coś jeszcze możemy tutaj w tym pokoju, te zdjęcia możemy ogarnąć? Nienawidzisz tego portretu równie mocno, jak kochasz Johna. I jak nienawidzisz go za postanowienie, za postawienie do tego paskudztwa. Czyli co, że to jest John? O kurwa mać. Ale to jest dziwne, być w ciele 30-latka i patrzeć codziennie, jak wyglądało się na starość. I ja pierdzielę, nie wyobrażam sobie w ogóle czegoś takiego, jakie to jest chore, to jest takie, taki mindfuck. Ciekawe kto to, no raczej nie John. A to jest jej ojciec. Okej, ciekawe czy jeszcze żyje. Bo raczej wygląda dość staro, to jest jakaś... pamiątka? No nie wiem, jakieś coś, wygląda na jakieś aborygeńskie czy coś. Chciałeś sprzedać go w antykwariacie, a John pomyślał, że to prezent dla niego. Ha! Oh shit! Był zachwycony, a ty nie umiałeś psuć atmosfery. Okej. Okay. No tak czasami niestety bywa. Człowiek się na coś nakręci, to już trochę żal mu to psuć, nie?
Coś jeszcze mamy? Tu gdzieś jakiś punkcik? No mamy Johna, to porozmawiajmy z nim. Z tego co widzę, nic więcej nie można tutaj kliknąć. O, zaraz, moment, chwila. O, tutaj jest wieża. Zawsze kusiło ciebie skoczyć, ale nigdy nie miałaś na to czasu. Jak skoczyć? W jaki sposób? Że co, że na bungee? Ale raczej z wieży Eiffla? Nie wiem. Znaczy, w sumie to ona przecież jest też przemieniona i odradza się. Może po prostu chciała sobie popełnić samobójstwo. A, skoczę! Tam jebać, nie? Skoczę i już! Być może tak to właśnie było. Dobra, pogadajmy z Johnem. Ale jakby tak publicznie z martwych wstała, to by było trochę dziwne, nie sądzicie? Raczej z wieży Eiffla skacząc, parę osób by to zobaczyło. Dobra, zapytajmy o wspomnienia. No, I'm sure they're not dreams, but my actual past lives. At least you're recovering your memory. Yeah, right. But the bad news is that it's always the same piece of memory, as if I were blocked at a specific point. Okay. Your friend the sacrilegious pig again, huh? Yep. Prosiak bluźnierca. But I'm hog wild about you, dear. Prosiak bluźnierca, wytyfy. Something new about the coin? No. I think the events in my dream all happened before everything related to the coin and the transmutation. Okay. Are you gonna take a shower? Nope. Took one last night before bed. Good. Cause I need to use the shower again. Boris. Is Boris coming to work today? Yeah, at noon. You told him to clean the van before he comes. Oops. Forgot. You think you're the only one who can have amnesia? Ha. That's not fair. That's not fair, okay. Nie. To chyba wszystko, o co możemy go tutaj zapytać, ale o właśnie. Może przełączymy się jeszcze na Johna na chwilę i spróbujemy pogadać z nią i w ogóle ogarnąć tutaj ten pokój. Mam nadzieję, że coś ciekawego tu będzie. Pauline była tak szczęśliwa, kiedy ci to dawała, że nie miałeś odwagi powiedzieć, że ci się nie podoba. To jest takie śmieszne. Ona myślała, że jemu się bardzo podoba, nie chciała psuć nastroju, a on myślał, że ona była bardzo szczęśliwa, dając mu to i też nie chciał psuć nastroju. Jakie to jest zabawne, ale czasami tak się zdarza. Czasami tak się zdarza. Dziennik, w którym ojciec Pauline zapisał wszystko, czego dowiedział się o zakonie cielesności, o jego założycielu, Ginesie de Ordunie. To chyba ten, który nas przemienił, tak mi się wydaje. Weźmy go, może nam się do czegoś przyda. Może będziemy mogli go ogarnąć, jeszcze jakieś punkty zaczepienia. O, wieża Eiffla też. Podczas pierwszego roku w Paryżu szaleńczy rytm miasta kompletnie cię wchłonął. Teraz radzisz sobie lepiej, okej. Okay. Ciapulki? Nie możemy założyć ciapulków. Niestety. Ta rzeźba już była. Zdjęcia. W przeszłym życiu, kiedy poznałeś Borisa, przedstawiałeś się jako czołg. Tak, to jesteśmy chyba my. To jesteśmy chyba my, tylko właśnie w przeszłym życiu. Przed śmiercią. Beka w git. Okej. Okay. Ojciec Pauline zginął 4 lata temu. O, przypał. Ale już raczej taki młody nie był. Przypuszczam, że to nie jest zdjęcie tuż przed śmiercią, więc swoje przeżył. Tu coś mamy. O! Prezent od Borisa, jedynego przyjaciela z czasów, zanim stałeś się Johnem yesterday. Okej. Okay. New York City. Jakaś moneta. Weźmy ją, może się do czegoś przyda. Czy coś tutaj jeszcze mamy ciekawego? Nie wiem, czy nie widziałem, a to chyba tutaj te zdjęcia. Coś na półeczce? Coś tutaj? Nie? Nic? Nigdzie? No dobrze, zmieńmy się na Pauline. A, przepraszam, miałem jeszcze pogadać. Zaraz, moment. Jeszcze raz muszę się zmienić na Johna. I muszę pogadać z Pauline. Trudno uwierzyć, że ktoś o takiej przeszłości odnajduje spokój w prowadzeniu małego antykwariatu. Ciekawe, jaką ona miała przeszłość, bo szczerze powiedziawszy, jeszcze tego nie wiemy. Zobaczymy pracę. So the meeting with the New Zealander guys is tomorrow, isn't it? No, I canceled it. What are you talking about? I thought client relations was my job, huh? Weasel discovered they're crooks. They pass off items made for fantasy films as antiques. Zacznijmy od tego, kto to jest Wydra, może. Chociaż pewnie to wiemy, ale mam nadzieję, że z konwersacji się dowiemy również i my, tak? Crazy to find that out about the Kiwi guys. Madness is a legal term, John.
You're telling me she did something illegal? Absolutely not. I never give a friend away. Okej. Okay. Zapytajmy o tych Nowozelandczyków, o co tutaj chodzi dokładnie. So maybe these Kiwis were selling things from movies based on this trilogy. Of course not. The crappiest prop from one of those films is more valuable than most antiques. No, they sell items from way cheaper films. These days, everybody who wants to shoot a crappy fantasy film goes to New Zealand. O tym nie wiedziałem. Ciekawe, czy to tylko taki smaczek, czy rzeczywiście Nowa Zelandia jest tak popularnym miejscem do kręcenia filmów fantasy. Nie wiem, szczerze powiedziawszy nie wiem, bo ja nie interesuję się zakulisowym aspektem filmów. Ja po prostu go oglądam i patrzę, czy jest fajny, czy jest niefajny i tyle. Po prostu. They never came to get the Phoenix and the other pieces, didn't I? No, what happened? We need the money. I don't know what happened. They phoned and said they'll come as of tomorrow. Nie mam bladego pojęcia, jakiego Feniksa, ale prawdopodobnie jest to coś cennego, może jakaś rzeźba. No i to tyle, nic więcej chyba tu nie możemy zrobić. Nie widzę tutaj, o, tutaj coś jest. Wiele osób dałoby się za taki zabić, haha, żarcik. Aha, dobra, czyli to jest takie, że co, że to jest ulubione miejsce śmierci? Jak nie wiem, jak coś się dzieje, to no bo wiecie, oni mogą bez żadnego problemu powrócić do swojej dawnej postaci, kiedy się zabiją, tak, kiedy umrą. No nie wiem, zobaczymy. Taki żarcik, chłe. Dobra. Ona coś tutaj się zbugowała, ale koczyżby? Zobaczymy. Mamy coś w ekwipunku? Mamy. Spróbujmy ogarnąć ten krem. Odkręćmy go. To raczej dość nowatorski sposób na odmłodzenie się. Ale już chyba wiem, o co chodzi. Już chyba... Tak, ten prysznic, musi z niego ponownie skorzystać, prawda? To, że może się odradzać po swojej śmierci w poprzedniej postaci, bez zmarszczek. Tak, no, dość ciekawe. I już, prawda, wiemy, o co chodziło z tą długą podróżą, tak? Z długimi podróżami, poręczną suszarką. No tak, to chyba logiczne. Okej. Okay. O, tam był jakiś punkt. Odkręcane dno? O, shit, rzeczywiście. Tłumik, okej. Cicho, John nie może cię usłyszeć. No, nie wierzę. I co teraz? I teraz bierzemy pistolet. Bierzemy tłumik. I bierzemy nabój, tak? Prawdopodobnie... O, właśnie. Podobają mi się te animacje, łączenia tych wszystkich przedmiotów. To jest fajne, podoba mi się. Okej, i tutaj chyba musimy to połączyć ze zmarszczkami. A nie, jeszcze nie możemy. Dobra. Więc szukamy jeszcze suszarka, to już raczej nie. Coś tutaj, tu lustro to już było. O, tu coś mamy. Wiele osób dałoby się za taki zabić, haha, żarcik. I tutaj chyba musimy zastosować... Do rzeczy, popełnisz samobójstwo pod prysznicem. Dziś. Trudno ci jednak przyznać dlaczego. I tu musimy dać powód. No i powodem są zmarszczki. Jak dziwnie by to nie brzmiało, nie? Popełnić samobójstwo z powodu zmarszczek. No ale pamiętajmy, że ona zaraz tam po paru sekundach zmartwychwstanie i będzie w ciele młodszym, bez zmarszczek. Więc no, jakiś sens to ma i nie utraci pamięci, więc spoko sprawa. Idealnie, pożegnaj się ze zmarszczkami, Pauline. Ja pierdzielę, jakie to jest chore, ale... No cóż, jest to pewien sposób na pozbycie się zmarszczek, nie? Jest pistolet. Okej. To nawet trochę zabawne. I cyk, ściera krew bez lipy.
jakby nigdy nic, 5 lat młodsza. Co, już nie będzie miała zmarszczek? Coś dzwoni? A, domofon. Happy birthday, boss! Boris, today's not my birthday. Come down quick! I'm double parked. Dlaczego John upiera się, by pracować z tym wariatem? Coraz bardziej mu odbija. Come on! I gotta tell you something. You're never going to believe it. Okej, ciekawe, o co chodzi. Okay, you convince me. Thanks, John. I'll take pictures of the sculpture and look for its documents. And me? John, you Google that collector just in case. Victoria Baxter, right? Yes, and me? Maybe we could give her a little gift to make a good impression. Well, as long as you take care of it. And me? You'll come to Baxter's house with me. If what you say is true, and tomorrow, she's leaving on a trip, we must be quick. But now park that van. You're breaking the law. Yeah, no more tickets, Boris. Happy birthday. Ale ma świetną koszulkę. CCCP. Czyli ZSRR. Okej, spoko, bardzo ciekawy punkt widzenia. Jeszcze w dodatku nazywa się Boris. Ale jest raczej dość ciemny pod kątem karnacji, więc nie wygląda na Rosjanina. Może się po prostu fascynuje tamtym okresem. Warsztat. Mogłabyś spędzić tu całe życie, odnawiając rozmaite graty, słuchając muzyki, zapominając o świecie. Tu mamy pierwszy punkt zaczepienia. Warto się tego trzymać. Jakiś obraz? Może możemy go wyciągnąć. 2 dni temu z Amsterdamu zadzwoniła twoja przyjaciółka, Wydra. Aha, czyli Wydra to jest nasza przyjaciółka, która pochodzi z Amsterdamu, chyba. Hey, rat. I need you to find me a painting just like this one. Mediocre or bad quality. Anonymous painter. Painted in the 1880s in the Netherlands. In its original frame. I'll come to Paris personally to pick it up in 2 days. Don't tell John or anybody else, okay, rat? Rat to raczej szczurku. Ale okej. Okay. Ta martwa natura jest w sam raz. Coś jeszcze? O, jeszcze tu coś mamy. I'll pay you a lot for that painting when I close a deal. But I'll give you a little present in advance. Tomorrow you'll receive a parcel from me. A set of micro cameras with mics. Incredibly small. They're for you to set up a little security system in your shop. You have things I'm interested in and I don't want to see you get robbed. Okej. Okay. Może nam się kiedyś przyda w przyszłości. Zobaczymy. To coś jest jeszcze. Nie jest to najlepszy sprzęt świata, ale daje radę. Okej. Okay. Mamy tu całkiem niezłe rzeźby. Mamy w ogóle bardzo dużo z punktów zaczepienia. Spróbujemy je wszystkie ogarnąć. Mam nadzieję, że cokolwiek pozwoli nam zdobyć jakiś wątek, który będziemy mogli potem wykorzystać. Zaciśnięte wargi złożone w dźwięk UN symbolizują śmierć wszech rzeczy. Takiego strażnika ochraniającego Buddę Japończycy nazywają Ungyo. Okej. Ręka zagradza przejście, dlatego figury stawiano przy wejściu do świątyń. Okej. Mamy jakiś medalion czy coś? Z tego co wiesz, twórcy gry Street Fighter wzorowali się na Nioh, tworząc Gyukena i twojego ulubieńca Akumę. Tylko trochę przesadzili z tymi koralami. No, każda gra jest na czymś wzorowana. Nie ma gry, która nie wzorowałaby się kompletnie na niczym. Byłaby czymś zupełnie nowym, tak samo jak zresztą film czy książka. Słódki. Dlaczego słódki? Słódki są tak duże, że Facebook z pewnością by je ocenzurował. W sieci nie ma jednak ani twojego profilu, ani profilu sklepu. Nie poznasz więc reakcji Facebooka. W sumie perspektywicznie mądrze, biorąc pod uwagę fakt, że jest nieśmiertelna, posiadanie profilu na portalu społecznościowym byłoby dość nieodpowiedzialne, prawda? Ręka skierowana w dół wyraża uśpioną siłę. Ciekawe, jak mocno uśpioną. Tu mamy jeszcze jakiś medalion czy coś, ale nie możemy go kliknąć. Pamiętasz, że podstawa to dodatkowy zakup twojego ojca. Dobra.
Następna rzeźba, please. Upadły anioł przypomina ci koszmary Johna, syn szatana. Ha. No cóż, ona w to nie wierzy, ale jak doskonale wiemy z poprzedniego odcinka, rzeczywiście byliśmy o to oskarżeni. Nie, nic nie możemy z nim zrobić. Dobra, następna rzecz. Tutaj już chyba wszystko zrobione. Tu mamy kolejny punkt zaczepienia i to jest cała szafka i prawdopodobnie właśnie będziemy mogli się po niej poruszać. Nefretiti czy coś? Tak, gipsowe popiersie Nefretiti, zwane też Moną Lizą z Amarny, dobrze, nie, że nie, z Amareny. Miałaś 8 lat, kiedy ulepiłaś się z ojcem. Czołg, który był w tym okresie dość przytomny, powiedział, że zostaniesz drugim Michałem Aniołem. A najśmieszniejsze jest przecież to, że Czołg to my. Tylko, że chyba ona o tym nie wie, ale Czołg to przecież my. Chociaż może wie. Nie, no nie jestem pewien. Bierzesz cieniutki, nowiutki pędzelek. Może nam się do czegoś przyda? Zobaczymy. Zdjęcie ojca. Chciałabyś, aby twój ojciec mógł zobaczyć, jak świetnie dajesz sobie radę, jaka jesteś szczęśliwa u boku Johna. Bo jesteś szczęśliwa, prawda? No tego nie wiem. No, o tym dopiero, mam nadzieję, przekonamy się w przyszłości. To najlepszy tusz do malowania na gumie i drewnie. Niestety zbyt długo schnie. O, wreszcie pojawiła się muzyczka. Bardzo irytuje mnie w tej grze fakt, że są takie długie przerwy pomiędzy odpalaniem się muzyczek. To trochę kiepskie. Idealnie przyspieszy wysychanie tuszu. To jest jakiś chyba utrwalacz czy coś. Dobra, coś następnego? Coś jeszcze mamy do zebrania? Na podstawie wspomnień Johna stworzyłaś trójwymiarowy model monety. John twierdzi, że jest idealny. Ciekawe, co to za moneta? Jak widzimy tutaj... Mamy pentagram, przynajmniej coś w stylu pentagramu. Najprawdopodobniej związany właśnie z tym oskarżeniem o bycie synem szatana. Młotek. Ciekawe, że nam się do czegoś przyda. Nikt nie wie, że kiedy miałeś 15 lat, w jednej z ulicznych bujek przy pomocy podobnego młotka uszkodziłaś komuś kolano. No jak widać, nie mamy zbyt ciekawej... Znaczy, mamy bardzo ciekawą przeszłość, ale niezbyt spokojną. O, właśnie. O Jezus Maria. Ale niezbyt spokojną przeszłość. Nikt poza tym biedakiem oczywiście. No to jasne, tak? Jeżeli komuś się uszkodzi kolano, to raczej ten, kto komu się to kolano uszkodzi. Zdaje sobie świadomość tego, że jeszcze coś? Że to kolano zostało uszkodzone. Chyba to wszystko. No to ta moneta, to już było zdjęcie i Nefretiti. Dobra, chyba to już by było na tyle. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Jakiś punkt zaczepienia? Coś tutaj? Nie. Skrzynka. Jeszcze skrzynkę chyba możemy otworzyć. Ostatnia rzecz kupiona przez ojca. Skrzynia z XVII wieku, należąca do francuskiej rodziny królewskiej. Gdyby się sprzedała, spłaciłabyś większość długów, ale nie możesz tego zrobić. Prawdopodobnie ma dla niej straszną wartość sentymentalną. A to pewnie wybijemy młotkiem. Chyba, że wyjdzie samo, ale w to wątpię. Sworzeń siedzi tak sztywno, że nie da się go przesunąć. Kiedy ostatni raz otwierałaś tę skrzynię? To cyk, młotek. A, użyć młotka, ale to zniszczyłoby sworzeń. Przydałby się gumowy, tylko gdzie on jest? Tutaj go na pewno nie ma, bo przeszukaliśmy dosłownie całe pomieszczenie, więc wyjdźmy, no bo, no mówię wam, no przeszukaliśmy dosłownie wszystko i nic tutaj nie ma. Nie wiem, Borysa może zapytamy. Nie wiem, co on mógłby zrobić z młotkiem, ale skoro jest, to dlaczego by nie? Młotek. I can't find the nylon hammer. I have it. O, rzeczywiście go ma. You want it? Give it to me. Sure, boss. Sure, boss. Okej, okay. Dawaj młotek, ziomuś, otwieramy skrzynię i mam nadzieję, że w tej skrzyni będzie coś ciekawego, coś co pozwoli. On ciągle mówi happy birthday, a przecież powiedzieliśmy mu, że nie mamy dzisiaj urodzin. On chyba rzeczywiście jest dziwny i to dość mocno. Gdyby się... No to tak, to już widzieliśmy. Zastosujmy gumowy młotek do tego stworzenia. No i mamy zawartość skrzyni, jakaś książka, być może nam się przyda, jedna z książek, na których punkcie ojciec zwariował. Zbudował nawet dwumetrową replikę krzyża z okładki, kurde. Mam nadzieję, że nie w Świebodzinie.
Mamy jeszcze jakąś lupę. Lupa specjalistyczna, duża, ale idealna do zadań wymagających dokładności. Ciekawe, do czego nam się przyda. Pewnie do czytania jakiegoś tekstu albo coś. A, i jeszcze mamy aparat. Kiedy dostałaś ten aparat od Johna, udawałaś niezadowolenie. Był taki drogi. I chyba mamy już wszystko z tej skrzyni, ogólnie z tego pomieszczenia. O tej książki, jak widać, nie da się zabrać. Żadnej innej rzeczy tutaj nie widać, więc to chyba byłoby na tyle. Warto byłoby wyjść już z tego pomieszczenia. Nic tutaj więcej nie ogarniemy. Tylko, czy możemy to zrobić, czy musimy się już przełączyć na Johna? Tu coś mamy. O nie! O nie, wybaczcie, kurde, muszę sobie zablokować w przyszłym odcinku kursor, bo kupiłem sobie drugi monitor i teraz czasami mam takie nieciekawe sytuacje. Tutaj możemy zejść. Le tout petit. Schody prowadzą na ulicę, przy której znajdują się drzwi frontowe sklepu. Aha, czyli tam jest nasz sklep. Ja myślałem, że to jest... A, to jest warsztat tylko. Okej. A tam jest nasz sklep. W porządku, wszystko już jasne. Coś z furgonetką, czy tylko Borysa? Dziś wsiadasz do samochodu pierwszy raz od czasu wypadku. Nie jest źle, ale wolałabyś tego uniknąć. Miał jakiś wypadek w przeszłości. Ciekawe, czy... O, tutaj możemy przejść. Ciekawe, czy to było dość dawno, czy raczej... Nie wiem... Rok temu przyjmijmy. Mamy Johna. Pogadajmy z nim, zobaczymy. Czy czegoś ciekawego się dowiemy? Prezent. Czy już wiesz, jaki gift to give the collector? No, not yet. But I'll get an idea from the info I googled about her. Okej, okay, zapytajmy o Borysa. I can't stand him calling you Choke. Why can't he get used to your real name? Because Choke was... I was... The first good thing that happened to him after he lost his son and he went mad. Give him some time. O, czyli ona wie, że my wcześniej byliśmy czołkiem. We've talked about this a lot of times. He's a bad worker, he costs us money, and we don't need him anyway. I won't leave him again, Pauline. I promised him I'd take him out of the madhouse, and I did it. But now if I leave him in the street, what'll become of him? Bardzo dobry człowiek z Johna, wierny przyjaciel i to mi się bardzo podoba. Ja zawsze uważam ludzi, którzy są lojalni wobec przyjaciół za bardzo wartościowych. You should see how he treats me when you're not around. I don't know, maybe he's jealous. Jealous? He only has me. Nie gryziesz się w język, nie jesteś uzależniony od Johna ani nikogo innego, ale też nie masz nikogo oprócz niego. Okay. He says happy birthday more and more. He's getting worse. I wouldn't say that. I find him more centered. I mean, it's been months since he phoned the police to ask them about his son. Yeah, now he just looks for him on Facebook. Ale to już jakiś postęp, tak? Zawsze coś. Baxter. Are you sure that Baxter is interested in the Neo? I know you're fond of the sculpture, but I think of it as a chess pawn. We lose it to save the shop. And of course she'll like it. According to Boris, she loves Japanese carved sculptures, and she won't find anything as good as our Neo. I guess you're right. There's less and less of my father here. No cóż, trzeba sprzedawać, no niestety, takie jest życie. You look strange today. Is it because of the nightmare? No. Yes. I don't know. It's like my memories are trying to tell me something. But what? Ciekawe. Zobaczymy, do czego przywiodą nas te sny. Ciekawe, czy każdej nocy będzie śniło nam się coś innego. To by było dość ciekawe, przenosić się tak cały czas w czasie. Nie dosłownie, no ale jednak. Myli się, nie chcesz wyjeżdżać. Ostatnim razem, kiedy wracaliście z odwiedzin przyjaciół w Amsterdamie, to John prowadził. Pod wpływem wracającego wspomnienia stracił na chwilę kontakt z rzeczywistością. Przestał panować nad kierownicą. Samochód wypadł z drogi, rozbił się na drzewie. John był nieprzytomny, kiedy z trudem wyciągałeś go z auta. O mało nie umarł. Kim mógłby się wtedy stać? Tego nie wiadomo. Znaczy, to, że umarł, nic by się mu nie stało, tak? Bo narodziłby się od nowa, zmartwychwstałby, ale... straciłby wszystkie swoje wspomnienia. Weasel will come one of these days to get a painting she needs. And to hell with Lemmer. Hacker reformed, hacker buried. Oh, I'd love to see her again. And her kids. Uwaga, zaraz znów zacznie gadać o dzieciach. Przerwij rozmowę. Well, we'll talk about it later. Czyli John chce mieć dziecko,
Ale ona nie chce. Okej, okay, rozumiem. W porządku. Można lupę? Coś, o właśnie, zapomniałem o tym. Może coś ciekawego jeszcze, jakiś wątek dodatkowy ogarniemy przez obejrzenie dokładnie bohaterów. Na wszelki wypadek powiedziałaś, że zmarszczki dodają mu uroku. Okej. Okay. Dłonie ma twarde jak mało co, a jednak jest dość słaby. Dlaczego nie nosi Adidasów jak wszyscy? Zbyt nowoczesne? Tam mi się podobają, są spoko. Ma taki no, dość elegancki styl, czy to źle? Ciało Johna ma teraz około 35 lat. W tym wieku większość mężczyzn nagle dostaje łupieżu. John nie ma takiego problemu. Może dlatego, że ma 500 lat? Być może. Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o Johna. Okej. Aha, czyli teraz już musimy stąd wyjść i nic nie możemy więcej zrobić. Przyjrzyjmy się w takim razie jeszcze naszej postaci. Nie lubisz szminki, w ogóle nie lubisz się malować. No tak średnio bym powiedział, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy. Makijaż potrafi dodać uroku, ale oczywiście trzeba potrafić zrobić odpowiedni makijaż, bo przesadzony potrafi no, wręcz tego uroku odjąć. Przestałaś nosić kolczyki. No, raczej czuję się chyba mało kobieco. Tak mi się wydaje. John uważa, że jesteś maszyną do rodzenia. No to... Ale nic z tego. A jeśli po ciąży twoje ciało stanie się rozlazłe, kto zajmie się Johnem? No cóż, z jednej strony okej, okay, no... Dziecko to jest dość... duża odpowiedzialność, natomiast... To trochę dziwne, jak ona traktuje sama siebie. Znaczy w sensie, no... Tak jakoś, no nie wiem, no to... mniejsza. No i to są wygodne buty, nie to, co te stare trupy Johna. Chyba nic więcej nie możemy się już dowiedzieć na jej temat. Przejdźmy do Johna. W takim razie przejdźmy do Johna. Ogarniemy jeszcze Johna, ogarniemy tutaj może delikatnie i będziemy powoli kończyć. Wreszcie odnajdujesz adres, kiedy zauważasz jej zdjęcie na okładce miesięcznika dla palaczy. Nie zdążyłem wszystkiego przeczytać, no trudno. Później znajdujesz jej pieczęć rodową, misternie zdobioną literę B i postanawiasz ją wydrukować. Sprawdźmy jeszcze Johna... Johnem. W ostatnim roku przybyło ci trochę seksownych zmarszczek. Może dowiemy się czegoś więcej na ten temat. Dlaczego pozbyłeś się znamienia? Kiedyś ktoś wykorzystał je, by cię zmanipulować. Nie chcesz, by to się powtórzyło. Aha, okej, okay, no rzeczywiście nie mamy znamienia. Wcześniej mieliśmy. Prawdę mówiąc, masz już dość tej fryzury. No, w każdym momencie można ją zmienić, przecież są fryzjerzy, nie? Buty. Dlaczego wszyscy tu noszą buty sportowe, skoro i tak całymi dniami siedzą? A powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe, ciekawy punkt widzenia i w pewien sposób rozumiem. Bo to fakt. Chyba nic więcej tutaj nie możemy zrobić. I myślę, że zwiedzimy to pomieszczenie już w następnym odcinku, dlatego że no, już to nagranie trwa wystarczająco długo. Mam nadzieję, że akcja troszeczkę się rozkręci już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że popchniemy tą fabułę trochę do przodu. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że dotrwaliście do samego końca. No, jeżeli słyszycie moje słowa, to na pewno dotrwaliście. Mam też nadzieję, że nie możecie się już doczekać kolejnego. A ten już bardzo niedługo. Jeżeli Wam się spodobało, no to oczywiście jak zawsze zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, dzięki temu mój film dotrze troszeczkę dalej, ewentualnie do skomentowania czy zasubskrybowania. Natomiast subskrypcję dajcie przede wszystkim w sytuacji, kiedy podobają Wam się też trochę inne filmiki. No ale jak już jesteście na drugim, to myślę, że pierwszy Wam się spodobał i to już jest dobry początek do tego, aby tą subskrypcję dać. Także do zobaczyska, do następnego odcinka. Czołem!